Tytułem sprostowania. Ja wciąż zajmuję się w jakiejś mierze tradycyjnym dziennikarstwem, bo poza tym, że zajmuję się korespondencją wojenną, to może inaczej, przede wszystkim jestem wydawcą strony głównej jednego z największych portali internetowych w Polsce. Pytanie, czy to jest jeszcze ciągle tradycyjne, czy to jest jeszcze tradycyjne medium, pozostawiam otwarte. Procedujemy, działamy tak, jak to pamiętam z początków swojej redakcyjnej pracy w mediach papierowych. Ale to tak właśnie, tytułem sprostowania. Nie będzie prezentacji, bo ja, jak przystało na pracownika wielkiej korporacji, nienawidzę prezentacji, więc nie spodziewajcie się jakichś tutaj hasełek, cudów, wianków. Postanowiłem pokazać wam zdjęcia, które będą nawiązywać do tego, o czym będę mówił. To są zdjęcia, które powstały w latach 2004-2016, ostatnie są bodajże z grudnia zeszłego roku, w Iraku, Afganistanie, na Ukrainie i w Libanie. Zdjęcia mojego autorstwa i zdjęcia kolegów, z którymi przyszło mi pracować. Dla porządku dodam, że są to zdjęcia Adama Roika, Marcina Wójcika, Michała Zielińskiego i Darka Prosińskiego. To może tyle tytułem takiego wprowadzenia. Znaczy, gdyby któreś ze zdjęć zwróciło jakąś waszą szczególną uwagę, to możecie mi w każdej chwili przerwać, opowiem, o co konkretnie w nim na nim chodzi. Mam mówić o odpowiedzialności dziennikarskiej w czasach postprawdy. Postprawda to jest takie hasło, które w roku 2016 zostało uznane za najczęściej pojawiające się w medialnym obiegu. Postprawda, czyli sytuacja, w której zamiast faktów bardziej liczą się komentarze, bardziej liczą się opinie o tych faktach, bardziej liczą się emocje, które te fakty wywołują, i bardziej liczą się niestety również artefakty, czyli, mówiąc językiem potocznym, wszelkiego rodzaju wymysły, które luźno bądź wcale nawiązują do rzeczywistych sytuacji. Jest to hasło, które było hasłem najczęściej pojawiającym się w roku 2016, ale nie jest to, ta postprawda nie jest niczym nowym, żadnym nowym zjawiskiem, czy to generalnie w historii ludzkości, tak, czy generalnie, czy w historii mediów jako takich. Ja z tym zjawiskiem stykam się od samego początku swojej dziennikarskiej, reporterskiej kariery, także tej jej części, która wiąże się z reporterką wojenną. I opowiem wam, przedstawię wam kilka przykładów tego, jak tej postprawdy, tak, tej manipulacji, tej dezinformacji, bo to są hasła, które w tym kontekście można używać zamiennie. A potem przejdziemy do pewnego wniosku, który z tego wywiodę, i pewnego zalecenia, które będę wobec was miał. A zalecenia, może to źle brzmi, a ja mogę sobie zalecać, prośbę. No, może na tej zasadzie. No więc stykam się z tą postprawdą od dawna. Zacznę od Afganistanu. Od miejsca, gdzie pracowałem przez kilka lat, w którym spędziłem wiele, wiele tygodni. Od miejsca, do którego kilkanaście lat temu nasz rząd wysłał naszych żołnierzy. Początkowo niewielu, potem była to całkiem pokaźna liczba dochodząca do 2800 ludzi w trakcie pojedynczej, trwającej pół roku misji. I o co chodzi z tą dezinformacją, z tą postprawdą? Otóż przez wiele, wiele lat przekonywano opinię publiczną w Polsce, że myśmy tych żołnierzy wysłali do Afganistanu na misję pokojową, czy misję stabilizacyjną. A na misję, na której no de facto niewiele się dzieje, na której nasi żołnierze pełnią funkcje policyjne, na której jak już coś się wydarzy, to jest to ewenement, wypadek, przypadek. Generalnie chodziło o uspokojenie opinii publicznej, tak? To było, tak myślę, przede wszystkim podstawowa motywacja, która stała za tworzeniem takiego artefaktu, takiej medialnej narracji.
Ona zaczęła się rozjeżdżać w sytuacji, w której w Afganistanie doszło do restytucji ruchu talibskiego, gdzieś na przełomie roku 2005, 2006, a już 2007, gdy wysłaliśmy do Afganistanu bardzo pokaźny kontyngent. Mieliśmy tam do czynienia tak naprawdę z typową wojną, znaczy typową, no z wojną antypartyzancką, ale wojną, a nie żadną misją pokojową. Ten mit zaczął się rozjeżdżać, znaczy był już nie do utrzymania w roku 2009. Takim symbolicznym momentem, w którym do tego doszło, była śmierć jednego z żołnierzy, kapitana Ambrozińskiego, a właściwie pogrzeb, który nastąpił po tej śmierci, który odbył się w Polsce i na którym ówczesny dowódca wojsk lądowych, generał Skrzypczak, w bardzo emocjonalnym wystąpieniu powiedział, jak jest. Opowiedział, co tak naprawdę dzieje się w Afganistanie. Wtedy doszło do takiego przełomu, wtedy redakcje, które do tej pory wspierały tą narrację, media publiczne, no poprzez swoją usłużność, za sprawą swojej usłużności, media komercyjne, za sprawą swoich słabości, przede wszystkim tego, że nie wysyłano tam dziennikarzy, bądź wysyłano zbyt rzadko, nie mówiono po prostu sprawdzam, tak? Obudziła się też moja rodzima redakcja, to wtedy powstał blog z Afganistanu.pl. To wtedy ja i wielu innych kolegów no zaczęliśmy do tego Afganistanu jeździć częściej, jeździć na dłużej. Zaczęliśmy pisać, jak jest, jak to rzeczywiście wygląda. Skutek był taki, że gdzieś na przełomie roku 2011-2012 politycy zaczęli wreszcie mówić o Afganistanie w takich kategoriach, że jest to wojna, że wysłaliśmy żołnierzy na wojnę. Formalnie nie zmieniano statusu misji, wiązałoby się to zbyt wieloma prawnymi konsekwencjami, niemniej w takiej narracji medialnej politycy zaczęli wreszcie używać właściwego określenia. Przy czym, no tak jak mówię, no, było to konsekwencją wzmożonej aktywności mediów, wzmożonej aktywności prasy wszelakiej, która powiedziała w pewnym momencie, sprawdzam. To Afganistan, Ukraina. Trochę bardziej szczegółowe przykłady, które też dadzą pewien obraz tego, na czym polega moja praca. Zimą 2015 roku w mediach ukraińskich, zarówno tych takich mainstreamowych, jak i mediach społecznościowych, jak i w mediach, czy w mediach, no tak, właściwie społecznościowych, bardzo dużo uwagi poświęcano sytuacji, która miała miejsce w okolicach miasta Debalcewe. To zresztą są te zdjęcia w tej chwili. Mówiono o tym, pisano o tym, w następujący sposób, że nasza dzielna armia przygotowuje się właśnie do odparcia zmasowanego ataku separatystów i Rosjan, do walk o to Debalcewe, które jest bardzo dużym, bardzo ważnym węzłem kolejowym, węzłem drogowym. Ale jesteśmy, to znamy taką narrację z historii Polski, silni, zwarci i gotowi damy sobie radę, prawda? Pojechałem tam na miejsce z grupą kolegów, okazało się, że no to wygląda zupełnie inaczej, że te wszystkie hura patriotyczne, hura optymistyczne materiały to tak naprawdę jest pic na wodę fotomontaż, bo owszem było tam całkiem dużo ukraińskiego wojska, ale byli też żołnierze pozwożeni z innych odcinków frontu, wyczerpani kampanią trwającą od kwietnia, myślący tak naprawdę tylko o tym, żeby dostać rozkaz o demobilizacji, a nie by przyjąć następną walkę. Nie posiadający dostatecznej ilości amunicji, nie posiadający, co potem okazało się kluczowe, jasnych rozkazów. A szpital, czy jeden ze szpitali, który wyznaczono do obsługi, to brzydkie słowo, no ale trudno inaczej to określić, tego wydarzenia, czyli cywilny szpital, któremu zmieniono klasyfikację na szpital przyfrontowy, był przygotowany do tego w taki sposób, że nie było tam bieżącej wody. A żołnierzy operowano na stole operacyjnym z 55 albo 6 roku. Zaś lekarze, którzy tam pracowali, błagali wręcz nas, byśmy napisali o tym, że oni nie mają sprzętu do resuscytacji, czyli tak naprawdę podstawowego, niezbędnego absolutnie, do niesienia pomocy sprzętu. Więc tak wyglądało, tak to w rzeczywistości wyglądało. Te doniesienia ukraińskich rządowych, przede wszystkim rządowych mediów, no zostały
bardzo szybko przez nas zweryfikowane, sfalsyfikowane. Niemniej przekaz tego typu szedł nie tylko na Ukrainę, ale też do mediów w Polsce. Poczytajcie sobie Państwo nasze gazety z tamtego czasu, i szedł też do mediów na zachodzie Europy. To zostało bardzo szybko zweryfikowane, bo gdy zaczęła się ta operacja separatystów, no ta armia ukraińska na tym odcinku właściwie się rozpierzchła. Ale tak jak mówię, no, mówiono, że jest inaczej. Mówiono, że jest, żeby nie pozostać jednostronnym, w tym samym Debalcewie 2 miesiące później, gdy było już częścią Donieckiej Republiki Ludowej, a następował proces powrotu mieszkańców do miasta. I tamtejsze media, od tych mainstreamowych po jakieś media społecznościowe, przedstawiały to w takich kategoriach, które nasi dziadkowie, nasze babcie znają z czasów II wojny, czyli takiego powrotu do zrujnowanej Warszawy. Tak? Tam był powrót do zrujnowanego miasta, które w myśl tych wszystkich materiałów miało być w 75% zniszczone. Niektórzy mówili wręcz, że mamy tam do czynienia z małym Stalingradem. Kto troszeczkę zna mentalność postsowiecji, to wie, że no, używanie tego typu określenia to jest już naprawdę strzał z najcięższej rury. Tak? To w tamtej świadomości Stalingrad oznacza coś takiego jak u nas Warszawa tuż po powstaniu. No, w każdym razie tego typu informacje się pojawiały. I myśmy tam byli, przeszliśmy miasto wzdłuż wszerz pod każdym możliwym kątem. No i owszem, rzeczywiście 3/4 budynków nosiło ślady walk, przy czym jeden z nich leżał w gruzach, a 4, 5, 7 kolejnych to były budynki, w których zniszczone było jedno czy dwa mieszkanie, a zwykle mówiliśmy, a mówię zwykle o domach, które były wielopiętrowymi blokami, tak? Więc mówienie o tym, że mamy tutaj do czynienia z całkowitą dewastacją, czy z ogromną dewastacją, było koszmarnym nadużyciem. No ale tak jak mówię, no, żeby to móc stwierdzić, trzeba było tam być. Zobaczyć to. Trzeba było być w Doniecku, by zmierzyć się z innymi tego typu informacjami, które propagowane były przez media ukraińskie, a za ich pośrednictwem również w mediach, na przykład w Polsce, czyli że Donieck, że miasto Donieck, będące stolicą jednej z tych separatystycznych republik, przytuloną do linii frontu, że jest na granicy humanitarnej klęski, że ludzie tak naprawdę za chwilę zaczną umierać z głodu, że nie działa tam właściwie nic, że miasto jest postapokaliptyczne. Tak? No i znów kula w płot, bo w centrum tego miasta w ogóle praktycznie nie było widać wojny, bo ją słychać, bo gdy na obrzeżach trwały walki, no to w środku, w centrum miasta słychać było odgłosy tych walk, ale właściwie nie było czuć też tej wojennej atmosfery. Sklepy owszem były przetrzebione, brakowało wielu podstawowych produktów, może inaczej, nie było ich tak dużo jak przed wojną, ceny były 2-3 razy droższe, wyższe, no niemniej daleko było tutaj do sytuacji, w której ludzie za chwilę mieli umierać z głodu, prawda? Myśmy byli na linii frontu, tuż przy samym lotnisku, takiego małżeństwa, które mieszkało w domku 600 metrów od tejże linii frontu. A starsi państwo, którzy postanowili, że no oni nie wyjadą, nie mają gdzie, a poza tym takie już weszli w taką fazę trochę zobojętnienia, życiowego zobojętnienia. W każdym razie mieszkali tam właściwie niemalże na granicy wojny, tak? Od czasu do czasu coś spadało koło ich domu. I gdy za którymś razem rakieta spadła tak nieszczęśliwie blisko ich domu, że zniszczyła wodociąg, który zaopatrywał ich dom w wodę, to przyjechały służby miejskie i naprawiły ten wodociąg. Tak? Więc tak nie wygląda sytuacja w mieście, które stoi na granicy humanitarnej klęski. Prawda? Ale tak jak mówię, no, trzeba było tam być i trzeba było zobaczyć to na własne oczy. Trzeba było, nie wiem, czy mam jeszcze tyle czasu, żeby tego trzeba było powiedzieć, ile. O Boże, no dobra, to kończę. Idę dalej. Wojnę relacjonuje się zasadniczo z czterech źródeł, za pośrednictwem czterech źródeł. To są tak zwani przypadkowi reporterzy, czyli każdy z was, kto znajdzie się gdzieś tam w jakimś miejscu, a nagra przypadkiem zwykle, nagra filmik, wrzuci go do sieci,
relacjonuje się za sprawą, za pośrednictwem wojskowych służb prasowych, relacjonuje się za pośrednictwem mediów krajów zaangażowanych w konflikt i dużych agencji prasowych, medialnych, które, no dużych agencji, tak. Ale niestety każdy z tych podmiotów obarczony jest pewną wadą, podatnością na manipulacje, bo przypadkowy reporter nie jest w stanie zweryfikować informacji, nie ma kompetencji, nie ma wiedzy, nie ma czasami, czy głównie, przede wszystkim też nie ma na to czasu, tak? Służby prasowe, wojskowe służby prasowe są stroną konfliktu i czasami wręcz celowo dezinformują, nawet własną opinię publiczną. Dziennikarze z krajów zaangażowanych w konflikt często, bardzo często ulegają takim etnicznym, uciekło mi słowo, w każdym razie przedkładają swoje etniczne pochodzenie nad etykę, nad zasady dziennikarskiego obiektywizmu, a duże agencje prasowe mają taki model ekonomiczny funkcjonowania, który opiera się o lokalnych współpracowników z krajów zaangażowanych w konflikt, więc tak naprawdę są obarczone tym samym problemem, co ten wcześniejszy podmiot. Więc jeśli idzie o wojny, które są dla nas istotne, które są dla nas ważne, które angażujemy naszych żołnierzy, czy są one blisko, gdzieś obok nas, to dobrze mieć te własne oczy i uszy, tak? I nie stawiam się, już dochodzę do konkluzji, nie stawiam się w roli nadpodmiotu, czyli osoby, która wolna jest od tych wszystkich słabości, bo to nie w tym rzecz. Tylko ta dziennikarska odpowiedzialność. Przez cały czas pracowałem i pracuję na takiej zasadzie, że piszę o rzeczach, które widzę na własne oczy. Piszę o rzeczach, które jestem w stanie dotknąć, poczuć, zobaczyć. Korzystam z źródeł innych, na przykład osób, którym wierzę, którym ufam, których informacje wcześniej czy byłem w stanie zweryfikować, do których mam zaufanie. Bardzo rzadko kiedy opieram się o informacje, których no, nie jestem w stanie zweryfikować. Jest to poza moimi możliwościami z różnych powodów. I dlatego stworzyłem sytuację, w której moi czytelnicy mówią, że jak Ogdowski pisze, to tak jest. Ale nie mówię tego, żeby się pochwalić, tylko mówię o tym dlatego, żeby, i to jest to zalecenie, o którym wspominałem, spośród was na pewno są osoby, które w swoich grupach a mają taki status tych, którym się ufa, którym się wierzy, którzy jeśli coś powiedzą, to wiadomo, że rzeczywiście tak jest. Fajnie, bardzo fajnie, tylko że o co chodzi z tym zaleceniem? Aby utrzymać ten status, albo aby zyskać ten status, ale przede wszystkim po to, by nie zginąć w tym zgiełku postprawdy, weryfikujmy informacje, zanim je upowszechnimy. Dzisiaj każdy z nas tak naprawdę prowadzi swoją medialną grę, tak? Jest obecny na Facebooku czy gdziekolwiek indziej i tym sposobem ma narzędzia, które kiedyś były dostępne tak naprawdę tylko takim klasycznym redakcjom prasowym. Nie bądźmy bezrefleksyjni, nie puszczajmy dalej informacji, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Tak naprawdę już samo sprawdzenie, jak o pewnych sytuacjach piszą różne gazety, różne tytuły, daje nam jakąś informację. Poszukanie źródła jakiejś informacji też daje nam informację, bo może się okazać, że tym źródłem pierwotnym jest na przykład Russia Today, prawda, albo brytyjski Independent, tak, czyli jakieś podmioty, o których wiarygodności no lepiej nie mówić. Więc weryfikujmy. Uff, dziękuję.